Dzień dobry, witam na koncercie online w Fundacji Braci Golec. Witamy wszystkich, którzy nas teraz oglądają, tych z bliska i z daleka. Zapraszamy na niezwykłą podróż w czasie i posłuchanie melodii, które dawniej wybrzmiewały na halach oraz na zabawach tanecznych, zwanych potańcówkami. W pierwszej części koncertu zaprezentują się najmłodsi podopieczni Fundacji Braci Golec, którzy zagrają i zaśpiewają melodie pasterskie oraz melodie z repertuaru dziecięcego. W drugiej części koncertu usłyszymy starszych uczniów, którzy zaprezentują melodie do tańca. Nasz koncert rozpoczniemy utworem Łokołogórecki. Jest to prosta melodia, której tekst wprowadza w tematykę pasterską oraz życie w zgodzie z naturą. Ten utwór jest także bliski każdemu z nas, ponieważ od tych czterech dźwięków utkanych w melodię rozpoczyna się nauka w Fundacji Braci Golec. Przed nami najmłodsi wykonawcy. Brawo dla nich! Dzieci dawniej miały liczne obowiązki. Musiały pomagać w gospodarstwie swoim rodzicom, paść gęsi, krowy, czy pomagać przy pracach w polu. Jednak pomimo licznych obowiązków, wyobraźnia pozwalała na tworzenie melodii i tekstów, by czas spędzony na pracy upływał milej i szybciej. W repertuarze dziecięcym, szczególnie w tekstach, zapisany jest obraz dawnego świata widziany oczami dziecka. Przed nami melodia w wykonaniu małej grupy śpiewaczej Ej Ranio Raniuśko, a zaraz po niej Pstro Kokoska.
Kolejne melodie to melodie pasterskie, które dawniej wybrzmiewały wysoko na halach. Były to melodie, które towarzyszyły pracy, ale też pozwalały na wyrażeniu zachwytu nad beskidzkim krajobrazem. Posłuchajmy melodii pod tytułem Te żywieckie pola, Weselom się oraz Łobu Wojcie chłopcy kierpce. Słyszymy melodię polną w wykonaniu Marty Krzyżowskiej i Julii Pawlicy, laureatek licznych konkursów. Zaraz po nich melodia dziecięca Gniewuszek. Zapraszamy.
Teraz zaprezentuje się najstarsza grupa podopiecznych, która uczęszcza do tak zwanego drugiego stopnia. W fundacji jest edukacja dwustopniowa, co oznacza, że najmłodsi uczą się 4 lata w pierwszym stopniu, a potem zdają przesłuchanie do drugiego stopnia, gdzie nabywają nowe umiejętności, takie jak umiejętność grania tradycyjnych melodii w stylu żywieckim. Zaprezentują teraz melodię do tańca, melodię do koła oraz melodię do obrytki. Rozleciały mi się siwe gołębisie, a
się nosem, mam tę jedną sukiencynę, co na sobie nosę. Mam tę jedną sukiencynę, co na sobie nosę. Mamulu, tatulu, baranek w ogrodzie, nie pójdę ku niemu, bo umie po wodzie. Nie pójdę ku niemu, bo umie po wodzie. Zaśpiewaj za tońcy, to my jeste, ale do roboty, oj to nam się nie chce. Ale do roboty, oj to nam się nie chce. Melodii, na każdej potańcówce, by tancerze mogli złapać oddech, muzykanci grali walczyki. W walczykach ważna jest treść, gdyż każdy walczyk to niesamowita historia, opowieść. Przed nami walczyk Zachodź ze Słonecko, a zaraz po nim melodię do tańca Hajduk. Zapraszamy. Bo mnie nóżki bolą po tym polu chodzić, bo mnie nóżki bolą po tym polu chodzić. Nóżki bolą chodzić, rączki bolą robić.
Na zakończenie dzisiejszego koncertu usłyszymy dwa utwory, takie jak Walczyk, Powiedział mi jeden chłopiec i Ej bez zywiecki pola leci sarna wraz z melodią Ho, 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 pięknie gro. Zachęcamy do odwiedzenia nas na naszej stronie internetowej czy na Facebooku. Koncert realizowany jest w ramach projektu Kultura w sieci, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, za co bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy i do zaś. Powiedział mi jeden chłopiec, że nie umie chleba upiec. Hola la la, hola la la, że nie umie chleba upiec. Jo się na to ozniewała, soli moki namocała. Hola la la, poniedziałek kwas zrobiła, a we wtorek zanosiła. Hola la la, hola la la, a we wtorek zanosiła. We środę go w piec włożyła, a we czwartek wynosiła. Hola la la, hola la la, a we czwartek wydobyła. A w piątek omywała, a w sobotę kosztowała. Hola la la, hola la la, a w sobotę kosztowała. Cały tydzień chlebę piekła, jeszcze z niego woda ciekła. Hola la, pięknie grą. Siedzi tutaj na stolicy i przebiera.